Badanie pokrewieństwa wykazało, że tata nie jest moim biologicznym ojcem, a matka nadal kłamie na ten temat. Za kilka miesięcy skończę 30 lat. Mam dwie starsze siostry, które są moim przyrodnim rodzeństwem. Mamy tę samą matkę, która była mężatką, zanim związała się z moim tatą. Mam też młodszego brata, którego uważałem za pełnoprawne rodzeństwo. Istnieje wiele powodów, dla których chciałem wykonać test genetyczny, ale nigdy nie miałem odwagi, aby to zrobić aż do niedawna. Nigdy nie rozmawiałem o tym z nikim innym niż moja żona, ale dwa lata temu poszedłem do mojego brata i zapytałem, czy wykonałby ze mną badanie pokrewieństwa, które ujawniłoby, czy jesteśmy pełnym czy przyrodnim rodzeństwem. Chciałem tego testu, ponieważ mój ojciec nie jest wymieniony w moim akcie urodzenia. Kiedy moja matka była ze mną w ciąży, na początku ukrywała to przez sześć miesięcy. Była wtedy singielką, więc członkowie rodziny zadawali wiele pytań na temat tego, kto był ojcem, jednak postanowiła trzymać to w tajemnicy. Jako dziecko lub nawet już dorosły zadawałem wiele pytań na ten temat i praktycznie za każdym razem opowiadała inną historię. Moja matka tak cholernie kłamie, że szczerze mówiąc, nie uwierzyłbym jej nawet gdyby powiedziała mi, że trawa jest zielona. Dwa miesiące temu mój brat i ja w końcu poszliśmy i zrobiliśmy ten test. Okazało się, że jednak jesteśmy przyrodnim rodzeństwem kto mógłby się tego spodziewać? Nie było to dla mnie zaskoczeniem, ale oczywiście miałem wiele pytań. W tamtym momencie nasza matka nadal nie miała pojęcia, że zrobiliśmy test. Zapytałem więc moje siostry, które w chwili moich narodzin miały 7 i 10 lat czy mogą powiedzieć mi coś więcej na temat tamtych czasów. Zadzwoniłem do taty i powiedziałem mu, że zrobiliśmy badanie pokrewieństwa, na co ten odparł, że już o tym wie i że to nic nie zmieni w naszej relacji. Dla waszej informacji, dla mnie to też nic nie zmienia. Chciałem tylko wiedzieć, czy moja matka naprawdę okłamywała mnie przez te wszystkie lata. Zacząłem więc zadawać pytania i zbierać informacje. Okazało się, że kiedy moja matka i tata się poznali, ona miała 23 lata, a on jedynie 13. Nie byli oficjalnie razem. Ale ona zdecydowanie rozpoczęła proces uwodzenia już wtedy. On uzyskał emancypację, odciął się od toksycznej rodziny i zaczął pomieszkiwać w jej domu. Zerwali, kiedy skończył 17 lat. Postanowił ogarnąć swoje życie, gdy ta nagle się pojawiła i powiedziała, że jest z nim w szóstym miesiącu ciąży. Spędziła lata, piorąc mu mózg do tego stopnia, że uwierzyłby we wszystko, co powiedziała. Uwierzył, że jestem jego dzieckiem więc się wprowadził. Nie był obecny podczas moich narodzin, ponieważ był wtedy niepełnoletni, więc nigdy nie został wpisany do mojego aktu urodzenia, a matka straszyła go, że jest to nielegalne. W każdym razie, kiedy miałem trzy lata, oficjalnie się rozstali, a on zaczął prosić o prawo do odwiedzin. Moja matka stanowczo powiedziała nie, więc mój tata zamierzał wnieść sprawę do sądu. Dopiero wtedy kobieta ujawniła, że nie jest moim biologicznym ojcem. Wiedząc o tym, wrócił do mojej matki, ponieważ tylko w ten sposób mógł być w moim życiu. Półtora roku później urodził im się mój brat i zostali razem aż do 2012 roku, kiedy to oficjalnie rozstali się na dobre. Nigdy się nie pobrali, ale i tak było to bardzo nieprzyjemne rozstanie. Tata opowiedział mi również o czasie, gdy u niej pomieszkiwał, gdy był jeszcze dzieckiem. Urządzała w domu imprezy, na które przychodzili wszyscy młodzi chłopcy z sąsiedztwa i robili to, co chcieli. Podał mi również nazwisko potencjalnego biologicznego ojca. Odkąd to wszystko wyszło na jaw, rodzina i przyjaciele przychodzili do mnie i podali mi jeszcze jedno nazwisko. Wierzę, że to jedna z tych dwóch osób, ale nie to jest tutaj najważniejsze. Mając wszystkie te informacje pod ręką, w końcu skonfrontowałem się z matką. Powiedziałem jej, że zrobiłem ten test, dlaczego go zrobiłem i jakie były wyniki. Na początku zaśmiała się, kazała mi przestać żartować i nazwała mnie Bachorem. Kiedy pokazałem jej wyniki, powiedziała, że to niemożliwe, że test był błędny i muszę go powtórzyć. Przez ostatnie dwa miesiące sprawiała, że czułem się jak wariat, wmawiając mi, że wynik badania był nieprawidłowy. Zrobiłem więc również test na ojcostwo, który dał taki sam wynik, i mimo tego dalej stanowczo zaprzeczała. Krzyczała, że mój ojciec w jakiś sposób sfałszował wyniki, żeby mnie od niej odwieść. Przez ostatnie 30 lat nasłuchałem się wielu kłamstw. Moja matka jest klasycznym narcyzem z krwi i kości. Jak wspomniałem wcześniej, nie zrobiłem tego testu, ponieważ chciałem wiedzieć, czy mój tata był moim biologicznym ojcem. Pragnąłem po prostu wiedzieć, czy moja mama naprawdę tak perfidnie kłamała na ten temat przez ostatnie 30 lat. Członkowie rodziny, jej przyjaciele, a nawet sąsiedzi, obok których dorastałem, wyznali, że rozmawiała z nimi o tym wiele lat temu. Wszyscy zakładali, że już o tym wiem, i byli zszokowani, że dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Cała ta sytuacja wzbudza we mnie wiele emocji. A moje myśli kręcą się wokół faktu, że nie wiem, kto jest moim biologicznym ojcem. Oczywiście, mam teraz poważne problemy z zaufaniem, biorąc pod uwagę, że moja matka kłamała przez 30 lat i nadal kłamie. Mam też po części kryzys tożsamości, bo do końca nie wiem, kim jestem i jest to po prostu przytłaczające. Koszmarna Teściowa została bezdomną i mam to gdzieś. Mam 25 lat i jestem w szczęśliwym małżeństwie z moją 26-letnią żoną Kasią. Moja życiowa partnerka jest wspaniałą osobą, jednak jej matka, Danusia, jest kompletnym przeciwieństwem tego określenia. W zasadzie mógłbym przypisać jej same najgorsze epitety, jakie tylko przyjdą mi do głowy. Myślę, że po mojej opowieści zrozumiecie, dlaczego tak właśnie uważam. Przez całe dzieciństwo mojej żony. Jej matka ją poniżała i manipulowała nią. Wmówiła jej na przykład, że jej ojciec ich opuścił i odmówił płacenia alimentów, podczas gdy tak naprawdę ich związek rozpadł się z winy matki, a pieniądze, które dostawała od niego, przeznaczała na własne potrzeby, którymi głównie był alkohol. Zupełnie nie dbała o sprawy urzędowe, przez co Kasia miała problemy z dostaniem pracy, ponieważ w akcie jej urodzenia widniało inne nazwisko, Niż w pozostałych dokumentach błędnie wypełnianych przez jej matkę, gdy chciała zmienić nazwisko dziecka na swoje. Przez to rząd widział ją jedynie jako nielegalną imigrantkę. Danusia, prócz kradzieży pieniędzy przeznaczonych córce, nie była w stanie zarabiać na ich utrzymanie. Gdy Kasia była już dorosła i złapała pierwszą dobrze płatną pracę, jej matka zmanipulowała ją, by wynająć mieszkanie na jej dane ponieważ ze względu na swoje zatrudnienie, biura nieruchomości postrzegały ją jako bardziej wiarygodną. Niestety skończyło się to naciągnięciem wielkiego długu, a jej matka została eksmitowana. Niedługo potem została również bezrobotna i musiała zamieszkać u dziadków żony. Pod koniec ubiegłego roku zaręczyliśmy się i zaczęliśmy poważnie myśleć o ślubie oraz rozwoju zawodowym. Kasia zawsze marzyła o karierze w wojsku i po długich przebojach z odkręcaniem błędów matki, we wszelkich dokumentach w końcu udało się. Została zaakceptowana w poborze do marynarki wojennej i rozpoczęła kilkumiesięczny trening, po którym ukończeniu zdała egzamin i zyskała uprawnienia do służby na statku. Kilka miesięcy później pobraliśmy się na chwilę przed tym, gdy żona została powołana do służby na okręcie marynarki wojennej. Oddelegowano ją do portu w nadmorskiej części kraju i w trakcie gdy Kasia wypełniała już swoje obowiązki, postanowiłem przeprowadzić się nieco bliżej miejsca, gdzie odbywała służbę. Podczas przygotowań do przeprowadzki doszły mnie słuchy, że Danusia chodzi na terapię i planuje poukładać sobie życie. A przynajmniej tak myślałem. Starałem się z całych sił, aby nie utrzymywać zbyt zażyłych relacji z toksyczną Teściową, lecz wciąż nękała mnie swoją obecnością. Standardowym pytaniem, którym mnie raczyła, było to, dlaczego jej córka nie dzwoni do niej codziennie. Próbowałem jej tłumaczyć, że nie wypłynęła w rejs wycieczkowcem, tylko służy w marynarce wojennej, lecz ta informacja zdawała się znikać w próżni znajdującej się między uszami Danusi. Wkrótce później dołączyłem do żony na wybrzeżu i postanowiliśmy, że będziemy ignorować nieustające zaczepki ze strony jej matki. Szczęście nie trwało zbyt długo, ponieważ niebawem znów byliśmy nękani bezustannie dzwoniącym telefonem. Po którejś wiadomości z informacją, że tym razem dzwoni do nas w bardzo ważnej sprawie, Kasia w końcu postanowiła oddzwonić. Dowiedzieliśmy się, że babcia żony podupada na zdrowiu. Postanowiliśmy, że odwiedzimy rodzinne strony, ponieważ nie było wiadomo ile czasu jeszcze zostało babci, a dodatkowym powodem było to, że mój brat kończył właśnie liceum i chciałem się z nim zobaczyć. Na wiosnę zawitaliśmy do naszego miasteczka, i Danusia była dla nas podejrzanie miła, niczym normalny człowiek. Miałem cichą nadzieję, że terapia zaczyna działać. Pożyczyła nam nawet swój samochód, żebyśmy mogli sprawnie poruszać się po okolicy, skoro mieliśmy do załatwienia kilka spraw. Udało nam się być na ceremonii zakończenia liceum mojego braciaka, a Kasi udało się zobaczyć babcie. Dowiedzieliśmy się, że ta chce przeprowadzić się do bezpieczniejszego miejsca do ciotki Kasi, ze względu na jej zdrowie, w związku z czym Danusia miała przeprowadzić się gdzieś indziej. Jej zdaniem nikt z rodziny nie chciał jej przyjąć, bo nie jest zbyt lubianą osobą. Oznajmiliśmy jej, że gdybyśmy nie mieszkali w 30-metrowej kawalerce na drugim końcu kraju, to moglibyśmy jej pomóc. W każdym razie, przez cały nasz pobyt tam, Danusia była niezwykle miła. Ostrzegłem nawet kasię, że może mieć jakieś ukryte zamiary, biorąc pod uwagę jej wcześniejsze zachowanie, na co ta mi przytaknęła. Kilka dni po powrocie do domu. Kasia otrzymała wiadomość od Danusi, w której oznajmiła, że teraz będzie musiała żyć w samochodzie, bo nikt nie chce jej pomóc. Kasia zapytała, czemu po prostu nie może znaleźć pracy i wynająć własne mieszkanko. Na co ta odparła? Że jest na to za stara, że życie samemu jest za drogie i że ogólnie jej się nie chce. Kasia niechętnie oznajmiła, że nie mamy warunków, aby jej pomóc. Ponieważ, jak już wspominaliśmy, mieszkamy w kawalerce, a po drugie, mieszkamy na drugim końcu kraju. Pięć dni później, czyli dzisiaj, będąc w pracy, zadzwoniła do mnie Kasia, oznajmiając, że musi się ze mną spotkać. Zaniepokojony zapytałem: Czy wszystko w porządku? Na co ta odparła, że woli porozmawiać o tym osobiście. Pojawiła się trzydzieści minut później, więc poszliśmy na przerwę obiadową. Powiedziała mi, że jej matka dosłownie zażądała od niej tysiąc dolarów, aby mogła się do nas przeprowadzić. Wiele razy wspominaliśmy, że nie możemy jej pomóc, ponieważ nie mamy do tego warunków. Nie mówiąc już o tym, że nie mamy tysiaka na zbyciu, ponieważ żyjemy od wypłaty do wypłaty. Kasia powiedziała mi, że poprawa zachowania Danusi była zbyt piękna, aby była prawdziwa, co zresztą przewidywałem. Albo terapia nie dała jeszcze wystarczających efektów, albo ta po prostu kłamała. Nie było mnie wtedy w pobliżu, jednak Kasia i jej matka mocno pokłóciły się przez telefon, a raczej bardziej było to ubliżanie sobie nawzajem niż kłótnia. Danusia była zła na niewdzięczną córkę, która nie chciała spłacić długu, jakim było wychowanie przez pierwsze dwadzieścia lat jej życia. Po tym tekście Kasia krzyknęła, żeby jej matka się odwaliła, po czym się rozłączyła i ją zablokowała. Danusia jest teraz bezdomna i mieszka w swoim samochodzie, ale mamy to kompletnie gdzieś. Wszystkie te lata, które Kasia musiała znosić z powodu rozkapryszenia i narcystycznego zachowania Danusi, teraz gryzą ją w tyłek. Nikt nie chce z nią mieszkać, ponieważ ta suka dba tylko o siebie i wie, że to co robi jest złe i gówno ją to obchodzi. Nie obchodzi mnie, czy tak kopnie w kalendarz. Jedyne co mogę dla niej zrobić, to nasikać na jej grób.